brał czynny udział w tym powstaniu. To były dwa słynne powstania. Dwa słynne powstania Żydów w obozach, w niemieckich obozach śmierci, w niemieckich gettach. Jedno było powstanie w getcie warszawskim, drugie było powstanie w obozie śmierci w Sobiborze. Także Tomasz jest także, poza tym, że jest wspaniałym prelegentem, wspaniałym mówcą, jest pisarzem, wydał w języku angielskim dwie książki, które były przetłumaczone na inne języki świata. Wydane zostały po polsku także. Na podstawie pierwszej jego książki Sobibór, obóz śmierci, został nakręcony film Ucieczka z Sobiboru, Escape from Sobibor, w którym grała polska aktorka Joanna Pacuła. Tam jest jego postać. Jego postać gra młody brytyjski aktor. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że to był bardzo znany, bardzo słynny film, bardzo zauważony przez światowe media, wielokrotnie puszczany w różnych telewizjach świata, w Polsce, w Ameryce. Tomasz bardzo często pojawia się w polskiej telewizji i w amerykańskiej telewizji i w telewizjach innych krajów świata. Jest po prostu niezwykłą osobą. Co jeszcze dodam, że jego druga książka Z popiołów Sobiboru, From the Ashes of Sobibor, też została już przetłumaczona na różne języki świata i na, po polsku jest też wydanie. I w tej chwili Tomasz prowadzi rozmowy z amerykańską filią HBO, z hollywoodzkim oddziałem w filmie HBO, żeby nakręcić serial na podstawie jego przeżyć. Tomasz, ja chciałbym, ja wiem, że to jest niemożliwe, żeby w 10-15 minutach przedstawić swoją historię, ale powiedz nam, jak to było możliwe, że przeżyłeś? W obozie w Sobiborze zgładzonych zostało ile? 250 tysięcy osób? 250 tysięcy osób. Jak było to możliwe? Poza tym ty ocierałeś się o śmierć cały czas, bo to okupacja była z 3 lata, co najmniej byłeś 4 pod okupacją, prawda? Jak to było możliwe, że przeżyłeś ten czas gehenny, ten czas, który wymknął się, że tak powiem, Bogu spod kontroli? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem zaszczycony, będąc w tym towarzystwie, że poznałem rodzinę ciotków, a szczególnie jestem zaszczycony, czuję się zaszczycony, że mogę Henryka, mogę mieć takiego przyjaciela, mogę nazwać go przyjacielem. Ja mieszkam w Stanach już ponad 50 lat i oczywiście Henryka poznałem kilka lat temu. Teraz odpowiem na pytanie, w jaki sposób ja się uratowałem. Nie było sposobu, po prostu było szczęście. Ja się sam zastanawiam, czytając tam moją własną książkę, nie chcę mi się wierzyć. Pomimo, że w mojej książce z popiołu Sobiboru ominąłem takie niektóre sytuacje nieprawdopodobne, żeby książkę bardziej uwierzytelnić. Ominąłem to. To, co było prawdą, jednakowoż było tak niewiarygodne, że sądziłem, że lepiej, żeby o tym nie pisać. Było szczęście, żeby tak pokrótce opowiedzieć kilka minut. Ja pochodzę z Izbicy, to maleńkie miasteczko, 60 km od Dublina. To było miasteczko czysto żydowskie, że tak powiem. Tam to jest właściwie do tej pory miasteczko, gdzie nie ma kościoła, jedyne w Polsce. Dlatego to od podstaw, od XVI wieku Żydzi to budowali. Bardzo biedne, bardzo pobożne, ortodoksyjne. I tak dożyliśmy, aż Polacy, chrześcijanie mieszkali ściana za ścianą. Było spokojnie, żadnych problemów nie było. Aż Niemcy przyszli oczywiście otworzyli getto. Lizbicy, nie muszę mówić, mamy tłumaczyć, co to getto jest. Ale to nie było najgorsze. Czasem przyszły wysiedlenia i oczywiście wysiedlenia do obozu śmierci.
Ja w 1932 roku, w październiku, matka powiedziała mi, że muszę wyjechać do Węgier. Dlatego, bo tam w 1942 roku było jeszcze żyli jeszcze prawie normalnie. Egzekucja Żydów węgierskich dopiero nastąpiła w 1944 roku. Ja matka zaprosiła grupie osobników, którzy przyrzekli, że przeprowadzę grupę Żydów do Węgier i jednakowoż pamiętam, wsiedliśmy do pociągu, ja miałem tam u siebie dokument z medyku widzenia, jednakowo zostałem rozpoznany w pociągu. Była grupa nas, 8 ludzi nas wyruszała do Węgier. I z nami była taka młoda Żydówka, 16 lat, prawda, piękna dziewczyna, ale niestety miała wybitne takie semickie rysy, mówiąc o semickich rysach, czarny, kręcone włosy, czarne oczy, nos, może trochę za duży. Piękna była, ale jakby ktoś chciał szukać Żyda, to zaraz z miejsca było do rozpoznania. Więc ona stała przy oknie, pamiętam, od Izbicy, całą drogę prawie do Lwowa, wyglądając przez okno, udając, że ogląda krajobraz. Ona po prostu zasłaniała swoją twarz. I jak konduktor przyszedł sprawdzić bilety, to musiała się odwrócić. Widocznie jakiś podróżny ją poznał, bo kilka minut później przyszła ukraińska policja i ją zabrała. W tym czasie ja zrobiłem błąd, zamiast udzielać się z innymi, plotkować, co się stało. Była taka gorączkowa atmosfera, bo znaleźli Żydówki, na pewno więcej niż tu jest. Ale ja się bałem, miałem 14 lat, pod ze mnie spływał, jakby ktoś wiadro, bo mnie oblał. I więc nie wiedziałem, co mam robić, wziąłem gazety, udałem, że czytam. Przynajmniej zasłaniam twarz. I chyba to było moim błędem, ponieważ kilka minut później przyszedł żołnierz policji, złapał gazetę, wziął z nią z twarzy i patrzę, i ten Ukraińc potem pyta się dokumenty, daje mu dokument metryk urodzenia, którą ojciec dostał od burmistrza Izbicy, bo to byli przyjaciele, bo ojciec był piłsudczykiem i znali się od regionów, więc ten burmistrz dał ojcu metryk urodzenia chłopca polskiego, który umarł kilka dni wcześniej, żeby ja się ratował. Pokazuję Ukraińcowi tę metrykę i zdjęcie. Ze zdjęciem, co dowód. Ja mówię, nie mam, bo jeszcze nie mam 15 lat. W każdym razie nie był pewny, czy jestem Żydem, czy nie. I dziękuję. I wziął mnie, wtedy była prosta sprawa, żeby poznać, czy mężczyzna jest Żydem. Po prostu sprawdzili, czy jestem Żydami. Więc mówił, chodź, zresztą wziął mnie do publikacji, tak patrzę. Tego coś jakoś widzę, patrzę na dół, patrzę do góry na mnie i widzę, że jest jakiś confused. Pomylone. I więc wolał drugiego żołnierza, Iwan, chodzi się da, Iwan przechodzi, obaj patrzą i wreszcie obaj nie wiedzą, co tu się dzieje, może nie znali autonomii, znali, o co chodziło. Ja wiedziałem, że czekam po prostu na śmierć i chciałem poprawić to, co rabin nabroił. I robiłem to za pomocą różnych sztuczek, za pomocą ciężarków. W każdym razie nic nie pomogło, oprócz tego, że wszystko było napuchnięte. I dlatego nie mogli dokładnie powiedzieć, że jestem Żydem czy nie. Ale doszli do wniosku, że jeżeli tam coś majstrowałem, muszę być. I zaresztowali mnie. Siedziałem w więzieniu 6 miesięcy, dokładnie do kwietnia 1943 roku. W miejscowości Stryj. Potem udało mi się uciec z tego więzienia. I wróciłem do Izbicy. W Izbicy już Żydów nie było, oprócz małej garstki, 200 osób, którzy pracowali w garbarni. W tym moja rodzina, ojciec i matka.
Izbica była ogłoszona Judenrein, to znaczy miejsce, gdzie dzieci nie mogą mieszkać. No i tam wszyscy rozmawiali w tym, ja słyszałem te rozmowy tych ludzi, że nas nie zabiją, jesteśmy młodymi, zdolnymi ludźmi, pracujemy, wytwarzamy skórę, więc skóra potrzebna jest dla armii. My na pewno przeżyjemy. Wzięli dzieci, wzięli chorych, starców, a my jesteśmy silni i zdrowi, nas na nic nie zrobią. Niestety 28 kwietnia, tylko jakieś dwa tygodnie po moim przybyciu do Izbicy, jak miałem jeszcze powiedzieć, że ten niemiecki oficer mi pomógł, prawdopodobnie sądzę, że